Cześć, a dzisiaj zapraszam Was na zagranie z Syndykatem pod Nagrodę Główną. Talię podesłał mi jeden z ofirczyków, Iggy. Także Iggy, serdecznie dziękuję za podesłanie tej decklisty, bo naprawdę jest przednia, jeżeli chodzi o zabawę. I szczerze powiedziawszy, już tak mogę zespoilerować, rozegrałem dwie fajne partyjki z tą talią, w sensie rozegrałem dużo więcej. Ale akurat udało się nagrać solidne, zabawne i takie wdzięczne partyjki do obejrzenia. Szczególnie druga jest ekstra, więc polecam. No i cóż, zobaczmy, co my tutaj mamy. Przede wszystkim talia jest nietypowa. No bo umówmy się, no kto gra obecnie Nagrodę Główną i jeszcze z dodatkiem Runicznego Czarodzieja, Radei i Sklepa. Więc element zaskoczenia w tej talii jest ogromny. W sumie do tych trzech kart, które wymieniłem, Runicznego, Radei, Przygody Sklepa, jako element zaskoczenia również doliczyłbym tutaj Zmutowaną Rylę. Bo uwierzcie mi, za każdym razem jak zagrywałem Zmutowaną Rylę, to przeciwnicy naprawdę, naprawdę klikali, bo to widać, tak jak przeciwnik sobie podświetla tą kartę. No właśnie na Zmutowaną, tak? Najprawdopodobniej wielu z moich przeciwników możliwe, że tą kartę widziało po raz pierwszy raz w swojej gwintowej karierze, więc no, tym bardziej mnie to cieszy. Więc no, sklepik. Sklepika oczywiście gramy po rzuceniu Runicznego Czarodzieja. No, tutaj nie ma co ukrywać. Przede wszystkim chcemy zagrać sobie wytrzymałość, tak? No, wydaje mi się, jest to najbardziej optymalna opcja w tej talii. No chyba, że nie dobraliśmy tego szupa wer 1, bądź też wer 2, dobraliśmy go wer 3, no to wtedy wiadomo, no nie rzucimy już wytrzymałości, no bo no runda czwarta nie istnieje, więc no tutaj można pokusić się tak o te, nie wiem, o te 4 punkty obrażeń, o blokadkę, można też się pokusić o obrażenia, o zniszczenie wrogiego artefaktu, no nawet jeżeli ktoś chce zagrać tak solidnie, memowo, no to może wybrać sklepa czarodzieja z tym przemieszczeniem jednostki, albo nawet sklepa łowcę, żeby zagrać losową kartę z naszej talii. No, to już naprawdę zależy, jak tam wejdzie, no ale no, przede wszystkim jednak szukamy tej wytrzymałości. Zmutowana Ryla jest no, niesamowicie ciekawą opcją. Wręcz bym powiedział, użyję takiego przymiotnika jak egzotyczną opcją w obecnych realiach, no bo no, wydaje mi się, że no dawno ta karta gościła na salonach. Syndykat jest ogólnie rzadkim bywalcem na kanale, więc pierwsza rzecz, no, a druga, no jakby nie było, no, Zmutowana Ryla jest rzadką kartą. No ale cały numer polega na tym, że gramy tutaj Salamandry, no ale nie gramy jej podwójnie, więc zależy nam na tym, żeby jak najwięcej targetów przeciwnika było zatrutych. Bo w momencie, kiedy rzucimy sobie salamandrę, no to otruwamy cały stół, więc wiadomo, jeżeli przeciwnik, jednostka przeciwnika jest zatruta, no to dostanie drugą trutkę, no i zostanie zdeklasowana, utylizowana w planszy. A Zmutowana Ryla, po pierwsze, na rozmieszczeniu ma zysk 3, harat 3, usuwa status trucizny sojuszniczej jednostki. No tutaj sorry za suflera, ale mój kot chce chyba coś podpowiedzieć, że również Zmutowana Ryla mojemu koteczkowi się podoba. Więc, ale wracając do meritum sprawy, na haraczu usuwamy status trucizny z sojuszniczej jednostki. Tu spokojnie będą targety pod to, czy to ćpun, czy to nieudany eksperyment, więc o to się kompletnie nie ma co martwić. Wtedy no, za 3 monetki zyskujemy 5 punktów. No nie musimy się bać w tej talii over profit, ponieważ gramy Nagrodę Główną, więc nadmiar monet wraca do nas jako punkty. No ale przede wszystkim, co nas tutaj interesuje, to fakt, że Ryla, będąca na stole, ma dwa ładunki, tak, które zatruwają zagrywane jednostki przez przeciwnika. Więc mamy w sumie dwa dodatkowe trucia pod salamandrę. Więc no to wiadomo, jak się trafi, może przeciwnik rzuci czwórkę, może rzuci jakąś ósemkę, może rzuci dziesiątkę, może rzuci coś naprawdę konkretnego, więc wtedy to value z salamandry rośnie.
No i jeżeli zmutowana rara nam się utrzyma, no to później licznik, przepraszam, kiedy zatrujemy te jednostki, haracz staje się opłatą. Więc no, możemy wykorzystać ten haracz 3 razy, no bo będziemy mieli w mieszku 9 monet, więc no, wzmocnimy się jeszcze o każdą truciznę za 5 punktów, więc no teoretycznie to jest za 9 monet aż 15 punktów. Kombo z salamandrą to naprawdę robi robotę. No, zmutowana Ryla ma zasłonę, więc no nie musimy się bać o truciznę. Oczywiście jest to raczej taka karta, gdzie no przeciwnik jak już dowie się, co to w ogóle jest, co tu się w ogóle dzieje, no to raczej no rzucie jakieś Sirocco, rzucie jakiś Removal. No ale my się w sumie cieszymy, no bo nam przede wszystkim zależy na tym, żeby Roland i Salamandra ustały, no bo to jest kombo za, no nie wiem, 60-70 punktów nawet. Radeja, no Radeja raczej po monety, czyli na bliskie starcie, wtedy tworzymy sobie oko tygryska, to jest zawsze 5 monet, czyli takie dodatkowe zabezpieczenie pod to, że na pewno rzucimy tą Salamandrę. No a jeżeli czegoś tam nie dobraliśmy, albo zależy na przykład na zasłonie, no to wtedy możemy ją rzucać na dalekim. Oczywiście synergia z runicznym czarodziejem. Tej karty nie trzeba przedstawiać. Rzucamy sobie runicznego czarodzieja. Zazwyczaj oczywiście w runę Nilfgaardu. Wydaje mi się, że statystycznie najwięcej graczy rzuca tą runę Nilfgaardu, no bo tam możemy trafić trutkę, blokadę, ustawienie talii, obrażenia. Wszystko możemy trafić. Najbardziej użyteczne rzeczy w gwincie możemy trafić, więc no tutaj nie ma co dyskutować. No ale wiadomo, runiczny czarodziej jeszcze powoduje, że zamiast trzech opcji wyboru mamy 5, więc no do Radei, do sklepika, jak znalazł. Dekret królewski. W tym deku istnieje problem który nazywa się możliwość niedobrania kluczowej karty, więc wyciągarkę trzeba szanować. Więc słuchajcie mnie teraz uważnie, szanujcie wyciągarkę w tym deku. Bo jeżeli nie będziemy mieli Rolanda, jeżeli nie będziemy mieli Salamandry, to jest naprawdę spora lipa. Azar Javed do ochrony Rolanda przede wszystkim. Tak, no oczywiście no możemy zasłaniać inne jednostki, takie jak Ryla, czy tam zmutowane nieudane eksperymenty. No ale no przede wszystkim do zasłonięcia Rolanda, więc zazwyczaj ten Azar to jest trzecia karta, tak, grana na sam koniec. Chcemy rzucić Azara, chcemy rzucić Rolanda i na końcu Salamandrę. Maral, dodatkowe dwa trucia. No i tutaj wiadomo, nie koncentrujemy się, żeby truć jeden target. Raczej chcemy rozprzestrzeniać tą truciznę, więc ja tu sobie rzucimy trutkę jakieś tam jedne jednostki, na przykład ze zmutowanych psów. Tam sobie rzucimy dwie trutki z Marala na dwie inne jednostki, po to, żeby jak najbardziej właśnie zboostować value płynące z rzucenia Salamandry. No i doszliśmy do naszej małej jaszczureczki. Także słuchajcie, ten kto nie zna tego combo, ogólnie combo polega na tym, że rzucamy sobie właśnie Rolanda przed zagraniem Salamandry. No i Roland zapewnia nam monety za każdą zatrutą jednostkę na stole. Za każdym razem, jak trujemy jednostkę, Roland zapewnia dwie monety. Więc no, jak rzucimy Salamandrę, no nie wiem, no i jest tych jednostek na stole u przeciwnika, powiedzmy, no nie wiem, no 14, tak? U nas tak, z 10, no to teoretycznie mamy 28 monet, tak? No i z racji tego, że ten mieszek będziemy mieli pełny, no to lider zapewnia nam wzmocnienie za każdą nadmiarową monetę, którą poszczególna karta wygeneruje. Więc no sytuacja wygląda tak, że dążymy do tego, żeby jak najwięcej jednostek przeciwnika było zatrutych, więc no już Salamandra wchodzi za naprawdę solidne value, nie wiem, 30-40 punktów na spokojnie. No i plus mamy tego Rolanda, który wzmocni się mniej więcej o 25-30-35 punktów. Więc nasze combo z Salamandrą może wejść spokojnie za, nie wiem, 60-70 punktów, czyli no totalny plot twist naszego meczu. Jesteśmy w stanie absolutnie skombekować, wywrócić wszystko do góry nogami. Tak jak powiedziałem, najbardziej optymalnie Azar, Roland, Salamandra.
Rówka salamandry, do przerzucenia jakieś trutki, tutaj ewentualnie można sobie zagrać gońca po monety, można sobie zagrać abominację, no bo to zawsze możemy ją truć, no i to jest powiedzmy jakiś tam silniczek. Nieudany eksperyment, czego tylko dusza zapragnie, raczej tą kryjówkę salamandry i ten rozkaz trzymamy na sam koniec, żeby jeszcze dobić jakąś jednostkę przeciwnika, czyli przerzucić tą truciznę z naszej jednostki na jednostkę przeciwnika. Świeża czarnoksiężnika, no po prostu spender. Monet tutaj mamy od groma, więc fajne punkty jesteśmy w stanie tego wygenerować. No Roland jest to nasze główne combo, więc no tak jak powiedziałem, Roland jest to ostatnia, jedna z ostatnich kart, które chcemy zagrywać. Nie ma tutaj politykować, no nie wiem, w jakichś skrajnych przypadkach, tak, no możemy go wykorzystać jakoś inaczej, ale ten deck przede wszystkim opiera się na combo Salamandra Roland. Gellert, brat Rolanda, no po prostu silniczek. Tutaj jest bardzo przyjemna synergia z mutantem, bo za każdym razem, kiedy zatruwamy mutanta, tworzymy jego kopię, więc no z Geraltem to jest w sumie 5 punktów co turę za jedną monetę, więc no, no umówmy się, dobry trade. Mutowane psy, dodatkowa trutka, fiolka zakazanej wiedzy, po prostu solidne 8 za 4 plus witalność, epidemia. Szczerze powiedziawszy, ta epidemia mi tutaj tak średnio obdawała, więc no ja bym tutaj raczej rekomendował wymienić sobie tą epidemię na jakąś inną czwóreczkę. Tutaj wydaje mi się kwestia absolutnie dowolna. To może być wszystko. Wiadomo, żebyśmy tylko nie mieli duplikatu, bo to jest no istotne. Co by tutaj można było wsadzić? No to jest też dobre pytanie. Co by tutaj mogło być? Może nawet banda urwisów po zysk 3 pod jakiegoś spendera. Może właśnie przeinwestować w jakiegoś spendera, tak? No to by było Może morska hiena byłaby niezła. Więc no tutaj do wyboru, do koloru, jakakolwiek czwórka, którą tutaj włożycie, moim zdaniem będzie fajna. No powiedziałbym, że nawet zarodniki byłyby niezłe na obecne realia. No ale tak jak mówię, co już wam tam do głowy przyjdzie, to sobie zamieńcie. Listek, dodatkowa trutka, do tego 4 monetki, ochłoda. Obrażenia 3, zyskrzy, tutaj też spokojnie do wymiany na jakiegoś spenderka, może na przetasowanie talii. Gdzie my mamy tą kartę, czy długie uszy? Długie uszy są chyba za 5. Tak, długie uszy jest za 5, więc no tutaj przetasowania nie będziemy mieli. No ale no w każdym razie również tą czwórkę można sobie spokojnie zastąpić czym chcecie. A można nawet w sumie wrzucić Ofira dla lepszej nonszalancji i pod lepsze efekty stresujące przeciwnika. O, także tak jak mówię, tutaj do wyboru, do koloru, wieczorna zdobycz, git, po prostu jednostka z opłatą, nieudany eksperyment, kolejna trutka, jak najbardziej spoko. Po to, żeby zatruć jakąś następną jednostkę przeciwnika. Wołk, oczyszczenie, czy to na obrońcę, czy to na jakąś wytrzymałość. Pokątny alchemik. No tutaj fajna synergia z ćpunem. Rzucamy sobie pokątnego, później dogrywamy ćpuna, to jest już silniczek. Wiadomo, no jesteśmy wrażliwi na trucizny, no ale no ile nie trafimy na harmonię albo na Nilfgaard pod bal, no to raczej jesteśmy bezpieczni. Uliczny dealer, kolejna trutka, ewentualnie zrobienie monet. Płomienny kaznodzieja, silniczek, spender. Mutant, tak jak powiedziałem, fajna synergia z Geraltem. No i słuchajcie, to wszystko. Deck nietuzinkowy, nietypowy, niespotykany. Naprawdę fajna propozycja. Polecam sobie zagrać. To jest ogólnie moja misja, żeby tutaj troszeczkę świeżości wam dostarczać i dobrej zabawy. Więc też polecam poeksperymentować z różnymi taliami. Nie grać tylko tą nudną, oklepaną metą. No bo wydaje mi się, że ostatecznie w dłuższym rozrachunku, oczywiście nie dla wszystkich, bo jeżeli jesteście pro playerami, pro graczami, no to na pewno macie radochę z grania metów, zbijaniem MMR-ów, ale umówmy się, jednak oczywiście nikogo nie obrażając, wydaje mi się, że w każdej grze chyba jednak większość graczy to po prostu są tak zwani casuale, w tym ja, więc fajnie jest poeksperymentować i pobawić się kartami, także polecam. Talia, bardzo fajna. Solidnie mi się nią grało, spędziłem miłe chwile z tym deckiem, także Iggy, dzięki jeszcze raz. No a was, oczywiście, jak zwykle, zapraszam na serwer Discord.
Link do Discorda jest w opisie. Discord Ofir. Staramy się zbudować społeczność. Nie wiadomo, co będzie z Gwintem za roku 2024, więc postawiłem sobie taki cel, że właśnie chciałbym zbudować taką społeczność, gdzie no po prostu będzie miejsce do tego, żeby sobie posiedzieć, pogadać, pograć, podyskutować. No i żebyśmy się wszyscy wspólnie razem tym Gwintem bawili. Także jeżeli szukasz takiego miejsca, zapraszam. No i cóż, ja już nie przedłużam. Zapraszam do gry. Oj, oj. Dopiero teraz zobaczyłem, że kamerę mam nie w tym miejscu. Moment. Cudownie. Cudownie. No dobrze. Jesteśmy już na miejscu, ale gramy na taktykę partyzancką, więc no możemy być pewni, że będzie tam przynajmniej 4 trutki. Będą tam przynajmniej 4 trutki. Więc no nie ma co ukrywać. Będzie to problematyczne. Zmutowane pieski. Powinny być premium. Tak samo kaznodzieja. Dobra, no. Okej. Okay. Trafił się runiczny, więc bardzo dobrze. Powiedziałbym, że wybornie, bo rzucimy sobie runicznego. Ogarniemy sobie szupa. Na wytrzymałość. No i raczej będziemy uciekali z tej rundy. Przynajmniej tak bym to widział. Okej. No i ja już rzucę runicznego. Dobra, akurat trafiliśmy blokadę, więc nice. Ciekawe, co też wpadło w ręki. No i to jest właśnie ten element zaskoczenia, bo któż spodziewa się runicznego czarodzieja w syndykacie? Wydaje mi się, że nikt. Okej. Okay. Jestem taki zmęczony. Oczyszczenie, no wiadomo, jest to problem. No moglibyśmy zagrać sobie przygody sklepa, ale wolę jednak wykorzystać je na wytrzymałość. Więc zrobimy tak. Może kolega pokusi się o jeszcze jedno oczyszczenie? No jakby z dekretu wyciągnął drugie oczyszczenie. Byłoby grubo, nie, to jest po prostu saskie. No tak, więc no cóż, no chyba gramy sobie nudno. Na nasze nieszczęście. No dobra, no ale na oczyszczenie już poszło. Więc no tak, no wydaje mi się, że no zagram szupa. Teraz zobaczymy, kto jest słaby. No chyba, że przeciągniemy to jeszcze i wyciągniemy od niego trutkę. Spróbujmy. Ale to, moi mili, ostrzegam, może być mój błąd. Może powinienem zagrać sobie szupa i odpuścić. No bo teoretycznie on zagra teraz cokolwiek. A Saski wypadnie jakaś jednostka, kliknie sobie kameleona za jeden punkt. Więc przewaga już jest spora. Właśnie, właśnie. Dobra, czyli my tu mamy 6. 8, 10, później szupik. No, nie przebijamy kolegi. Więc trzeba się stąd zawijać.
No teoretycznie kolega mógłby to spasować. Ale chyba... No moim zdaniem to powinien być pas z jego strony. No dokładnie. Oj, to jest lipa. Muszę chyba zagrać. No dobra. To jest 8-10 punktów. Musiałbym grać lidera. No dobra. Nie biorę. Dobra, no i tak, wykorzystaliśmy lidera, więc no pod tym kątem lipa. No ale teoretycznie no mamy Radeję. Więc monetki się znajdą. Kolega nas może tutaj poprzesuwać i to będzie bolesne. Dobra, no łapa jest git. Tak, no i ja to pasuję. Pójdę sobie z kolegą na długą. Tym bardziej, że no, mam dostęp do Radei, więc jest 5 monetek. Mam dostęp do Rolanda, mam dostęp do kryjówki. 10 punktów jedną kartą. Nie wiem, czy to będzie takie easy dla niego. Będzie musiał grać lidera. To jest dla mnie spoko. Dokładnie. No dobrze, zawsze jeden tick lidera mniej. Zawsze te 3 punkciki mniej, więc jestem zadowolony. No dobra, no tutaj beznadzieja. Okej, okay, jest salamandra, nice. Świeczka byłaby spoko. No ale niestety świeczki nie ma. Więc no może będziemy musieli z Radei coś kombinować. No. Nasze dwa ostatnie zagrania to jest Roland i Salamandra. Więc no tutaj nie ma się co zastanawiać. Ustawię sobie trutki. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy ja po prostu nie będę każdej jednostki, którą on zagrywa tru. Żeby salamandra była mocna. Wydaje mi się, że tak trzeba będzie zrobić. Im więcej mu pozatruwam jednostek, tym większy value osiągnę, rzucając po prostu samą salamandrę. No tylko, że wiadomo, no jak tak będę robił, no to on no domyśli się 100% o co tutaj chodzi. Więc to też nie jest jakoś, nie wiem, fenomenalne. No ale trzeba kombinować. Dobra. No szczerze powiedziawszy... To mi zatruje, więc no to jest bez sensu. Wezmę sobie monety. Wezmę 3 monety. Mały ciężej kradzić. Okay. Więc wydaje mi się, że ja po prostu będę grał tutaj na wyczekanie. Niech koledze się wydaje, że on kontroluje sytuację. I my nie jesteśmy w stanie mu nic zrobić. Wydaje mi się, że to będzie najlepsze rozwiązanie.
No, dokładnie tak. Niech rzuci wszystko, nie będzie miał żadnych targetów. Ja sobie rzucę jeden nieudany eksperyment, drugi nieudany eksperyment, później rzucę sobie Marala. Wszystko zatruje, co... Zatruje wszystko, co idzie. I tyle. No tak. No trzeba tak zrobić. A miejmy nadzieję, że tam nie będzie za dużo oczyszczenia. Tak, no ja na pewno nie mogę się wypstrykać z tego mojego pomysłu, żeby mu zatruwać te jednostki po kolei. Bo on się wtedy jorgnie, o co tutaj chodzi. Zagram sobie Radeję. Rzucę Radeję po monety. Podejdź bliżej. Zapraszam. Piękna melodia nam przygrywa. Jeden, moim zdaniem, z ładniejszych soundtracków w gwincie. No i co? No tutaj teoretycznie też bym mógł zagrać sobie... Mógłbym sobie zagrać zmutowaną Rylę. Maral to jest jedna truta. I tyle, nic więcej. On mi go przesunie. A tak, ile ja mam tutaj trucizn? A mam jeszcze dwie. No tak, zagram Rylę. Moment, jak tam jest? Dobra, haracz. Sirocco. Jeżeli to będzie Sirocco, to super. Jeżeli nie, no to teraz każda jednostka dostanie trutkę, więc naprawdę ekstra. Tylko się cieszyć. No, wydaje mi się, że przeciwnik widzi zmutowaną Rylę po raz pierwszy w swojej gwintowej karierze. Jest taka opcja. Dobra, super. No i teraz pytanie, czy nie zagramy sobie Azarka. Albo kryjówką salamandry oczyścimy. Chyba Azara. Może mieć jeszcze jedną łuczniczkę? Nie, tam nie gra łuczniczka. Dobra, gramy Azara. Pozwól, że zademonstruję ci kilka zakazanych zaklęć. Jeszcze jedną truciznę dostaniemy. No ciekawe, czy rzuci to Sirocco. Nie, czy co to będzie? To będzie Shiru? Dlaczego tak zrobię? Okej, okay, Brechen. Dobra. Będą błagać o litość. Zawsze. Się, no, okej. Okay. No i to jest ten... Nieszczęsny moment. Kiedy kolega będzie wiedział, co jest 5.
4, 7. Mogę to przygridować. Chociaż tak, no on mi jednego skarabeusza przesunie. Nie, no raczej mi tego nie otruje. Dobra, griduję to. To może być mój kolejny błąd. Albo nonszalancja, która doprowadzi mnie do zwycięstwa. Dobra, teraz będzie przesuwanko. Znaczy tak, no ja Rolanda nie mogę stracić. No nie ma takiej opcji. On mi teraz może skarabeusza przesunąć. No więc wtedy będzie mocno nieprzyjemnie. Dobra, więc zróbmy tak. Zagramy sobie drugi eksperyment. Dobra, teraz będzie trucizna. Gdzie się zdecyduje rzucić? Okej. Dobra, Rolandzik. No i git. Mamy 9 monet. No i zobaczymy, czy to wystarczy. No tam jest sówka. No git. Zobaczmy. Nie mam pojęcia, czy to wystarczy. Wystarczyło, dobrze. aż filo. Zobaczymy, jak tam pójdzie na następnej grze. No dobrze. Co my tutaj mamy? Władza pozorna nie obchodzi. Wygląda jak Melitele. No to akurat spoko. To akurat spoko by było. Mamy trutki. Mutant chyba odpadnie. Wyciągarki musimy szanować. A, ten nieudany. Sorry, że tak się długo zastanawiam, ale patrz na mojego kota, który właśnie demoluje torbę. Więc no cóż. Okej, jest. Dobra. Szpun jest git. A, i kolega ma tą melodię, Gwynblade na szlaku. To zazdro. Mi jeszcze brakuje tych zadań tygodniowych. Zazdro, zazdro. Pytanie, czy kolega będzie to miał jak usunąć? Oby nie. Dekret muszę zostawić. No cóż, jednak miał co z tym zrobić. Szkoda. Szkoda, szkoda. No tak nie za bardzo jest co tutaj rzucić, tak szczerze powiedziawszy. Tym bardziej, że wiadomo, no co kolega będzie chciał zrobić. Dobra, zagramy sobie kolejną czwórkę. Może poleci kolejna żertwa. Nie, jest muta generator. Okay. Dobra, coś sobie wrzucimy naprzód. Trochę zimka szkoda, ale co począć? Same byśmy chcieli. No
No nie wiem, wezmę sobie chyba szupa. Zagramy kartę specjalną. Więc będziemy mieli krowie truchło i to jest git. On teraz coś musi rzucić na tył. No chyba, że rzuci na przód Radowida. Też jest taka opcja. Okej, to jest świątynia. Ej, poprzedni mecz graliśmy na metówkę. Teraz też. No wydaje mi się, że jest to jedna z stali. Metowych. Świątynia Meritele, manewr okrążający. Mutagenerator, no. Wszystko co najlepsze w tym momencie. No kolega nas tutaj na pewno robi w jednej karcie. Jest wysłanniczka. No tak, teraz sobie rzuci cokolwiek. No dobra, no ale mi się też nie chce w to pchać. Bo po co? Niech rzuci tą jednostkę ze świątyni. Albo narobi sobie dużo carryoveru. Pójdziemy na długo, też jest ok. Nie wiem, może to jest jakaś szalona wersja. To jest oficja. Ofir. Ofir, nice. Pokonany swoją własną bronią. Dosłownie. O, kozak. Dobrze. Stary, nie wiem na kogo gram. Może to ktoś z ofirskiej ekipy, więc no już aż się zrobiło gorąco. Ale już jeżeli tak, obejrzysz ten materiał i jakimś cudem mnie kojarzysz, to zapraszam na Discord. Żebyś dołączył do Ofiru. Zapraszam, bo już jeden warunek spełniłeś. Zabrałeś mi Ofirem szupa i oddałeś mi Wołchwa. Naprawdę kozak stary. Serio. Chcesz pokoju? To nie walcz. Naprawdę nice. Nie wykorzysta tego szupa, ale naprawdę szanuję to. Serio. No właśnie, to jest Ofir. Nieskończone value w jednej karcie. To jest motyw przewodni naszego Discorda. Serio, kozak, aż miło zobaczyć taką karcioszkę. W sensie, no naprawdę, miło jest zostać porobionym, tak jak powiedziałem, no własną bronią, tak? Naprawdę szanuję to. Naprawdę to szanuję. Ale on nie wymienił tego szupa. Pewnie sobie przetasuje w następnej. No dobra, no ja tu chcę monety. Wypędźcie bezbożnych nieludzi. Nice. Będzie z tego kilka ładnych działek. A zobaczę. Aż zobaczę na Discordzie, czy nikt przypadkiem z chłopaków, czy też dziewczyn, nie pochwalił się, że właśnie zabrał szupa Ofirem. Zobaczmy. Nie, nikt nie napisał takiego posta. Czyli nie gramy na Ofirczyka. Okej. Okay. Epidemia tu może być spoko. Mamy salamandrę. Jest Azar, jest Fiolka. Jest Fistech. Dużo monet, bardzo dużo monet. Wymienię Fiolkę. Okej, świetnie.
Świetnie, że jest zmutowana. Bardzo dobrze. No ale no naprawdę, kozak. Nie wymienił szupa. To jest grane, może to jest wersja z szupem. I gość mi zagra dwa razy sklepa. Jest taka opcja. Skoro go nie wymienił. No jest taka opcja. Fajna partia. Tak każe tych, którzy... Ambro sobie po prostu, no właśnie, wtasuje go sobie. Jest też i taka możliwość. Spoko, zagrajmy sobie nieudane. W sensie, no nie wiem, nie spodziewam się tam królewskiej kobry. Dlatego griduję. No nie wiem, no jeżeli będzie tam jeszcze kobra królewska, to serio, to naprawdę zapraszam do Ofiru. Jest runiczny, no to rolowanko na pewno trudka, na 100%. Chociaż zagrałby, kliknąłby od razu, chyba że to jest jakiś... Chyba że tutaj kolega specjalnie chce, żeby krople potu spływały mi po śladkach. Okej. Też git. Dobra, zagrajmy sobie zmutowaną w takim razie. Ciekawe, czy tam będzie jakieś Sirocco. Nie wiem, czy Sirocco gra w tej talii. Okej, on będzie grał dwa razy sklepa. Niesamowite. Co za drop z Ofira. No nice. Jeszcze zniż wrogi artefakt. No spoko. Ciekawy przeciwnik się trafił. Tam jest jeszcze jeden szup. Może trzeba szukać Radei pod zwój, bo monety to będziemy mieć. Ze zwoju wzięlibyśmy sobie kryjóweczkę. Kryjówka byłaby git. No chyba, że polecimy... Nie, dobra. Idźmy pod monety. Idziemy pod monety. Czekamy, czy przeciwnik będzie miał tutaj jakąś konkretną odpowiedź. No na pewno jeszcze jeden szup się tutaj pojawi i to jest niebezpieczne. Dobrze, dobrze. Ofir tutaj nieźle porobił. Serio. Jestem pod wrażeniem. Naprawdę. Dawaj jeszcze raz szupa. Też jest Radeja. Jest coraz ciekawiej. Jest coraz ciekawiej. No zagram Marala. Znaczy on nie będzie, on nie ma co zrobić z tymi truciznami. Wokwa mi oddał. Może być tylko jedna. Tam jest tylko jedna opcja na oczyszczenie, no bo zagrał sklepa. No nie wiem, no może tam jest jakiś kutkudak, tak? Też jest taka opcja. Bo nie mam pojęcia, na co gram. No ale git, no rzucę Marala. Więc to takie buty.
No teoretycznie Salamandra już mi wchodzi za 20 punktów. No 21. Plus to tam się wzmocni. Okej, okay, jest Geralt. By the way, fajnie. Geralt, który niszczy zmutowaną Rylę. Fajnie, fajnie. Jak w Wiedźminie 1. Kozak. No jak na złość nie ma żadnej czwórki, żebym zniszczył. Tutaj nie chcę tak overprofitować. Zrobię tak. No i muszę zdiscardować kartę. Czyli no, że tak powiem, muszę tutaj przykącić. Przykąciłem ostro. Geralt, co mogę dla ciebie zrobić? No dobra, szczerze powiedziawszy, no rzucę ten fistech, no bo ja muszę jak najdłużej odwlekać. No tak, ja muszę jak najdłużej odwlekać zagranie Azara i Salamandry. Ja teraz muszę zagrać Azara. Dekret królewski w Rolanda. Okej, tam będzie Erlandzik. No dobra, gram Azara. Monet mam pod dostatkiem, więc kompletnie się o to nie martwię. No otruję go tutaj niemiłosiernie, no ale zobaczymy, on może mieć odpowiedź. Tam jest jeszcze jeden sklep. No, przynajmniej powinien być, chyba że nie dobrał. Wow. Co to za partia się trafiła? Co za kozak. Aż spoko zagrać. No dobra, jest sklep. A spoko zagrać gwincika. No może to będą obrażenia. Blokadę już zużył. Tak bym się bał, że może, nie wiem, przesunie. Może będzie grał kataklizm, albo będzie rolował obrażenia. Dokładnie, zadaj tak, tak. Okej, okay, spoko, nie przebił się. Dobra, zagrywam Rolanda. Będzie z tego towar pierwsza klasa. No i zobaczymy. Zobaczymy, czy my to przetrwamy. Podejrzewam, że tam jest Erland. Tak mi się wydaje, dokładnie, jest Erland. Przestrzegamy zarówno etosu, jak i ślubów rycerskich. No i git. No cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak kliknąć nagrodę główną. Wzmocnię sobie Skarabeusza. Bo mi się nie przyda. No widzicie, nie użyję tego nawet, więc no to był błąd. Ale no zagrywam. No mnóstwo punktów. No nie mamy żadnego spendera, świeczki się pozbył. No i zobaczymy, czy to wystarczy. No, Erland będzie przepotężny. No, dokładnie. Coś tam sobie jeszcze wtasuje, kolega. Nie no, zrobi to. To jest tylko 7 punktów. Okej, okay, to jest jeszcze Roż. Nie, tu nie będzie miał zapału. Świat jest otwartą księgą. Co, zrobiliśmy to? Wow! Wow! Ale kozak! Świetna partia! Doktor Sheldon! Serio! Doktor Sheldon! No kozak!
No super mi się grało, Dr. Sheldon. Ofir był absolutnie epicki. Epicki. Takich zagrań szukam. Takie zagrania chcę oglądać. Naprawdę. Kozak. Tak czy owak, GG, mało zabrakło. Salamandra pokazała swoje małe pazureczki. A ja zapraszam na kolejne odcinki. Życzę wam wszystkiego, co najlepsze. Cześć!